pokażę Wam kolejny detal, który wykonuję. Najpierw miałem taki gruby płaskownik 60×40 i długi z 1,5 metra. Pociąłem go na pile taśmowej na kawałki po 85 mm i później na tokarce wykonałem sobie nakiełek, bo akurat tak wypadło, że od tej krawędzi, od tej musi być jednakowo. Dosunąłem do 3 szczęk, złapałem 3 szczękami i zrobiłem nakiełek. Później ustawiłem sobie na frezarce i wykonałem otwór FI-17. Zrobiłem to w ten sposób, że podłożyłem podkładkę, wsunąłem materiał i z drugiej strony kawałek równego materiału ustawiłem z jednej strony, że jako bazę. No i odkładałem na półkę, na stół właściwie, i zawsze jednakową stroną, żeby do góry. O, i później jak już mamy dociśnięte, wtedy wyjmuję tą podkładkę z podspodu, jeszcze raz dociskam, no i teraz będę wiercił wiertłem FI-27, troszeczkę większe obroty, jak ja tu sobie ustawiłem, 150, no ale bardzo ładnie idzie, nie można za mocno tylko naciskać, bardzo dobrze bierze, lżej się powiem nawet wierci niż tamtym FI-17. No i teraz Wam pokażę, jakie ładne, równiutkie dziury wychodzą. Bardzo wolno wiercimy, a szczególnie musimy wolno wiercić przy przechodzeniu już wiertła przy samym końcu, żeby nie pozarywało, nie zarwało. O, i teraz mamy już gotowy otworek. Otworki wychodzą jak spod rozwiertaczka prawie. No i później będzie kolejny etap. Mam jeszcze tam, 13 sztuk i później będę wiercił FI-33, to Wam także pokażę. Dziękuję.